Cześć, pasieka gromadzeń, wtorek 22 sierpnia. Powiem wam, dzisiaj chcę przygotować pszczółki na wrzos. Miałem niewieś, ale jednak wiozę, bo znajomi, którzy zawieźli kilka dni temu, mówią, że warto, że jest ładny wrzos, że podlany jest, bo było mokro w lipcu. No i w sierpniu wiadomo, jak to ze żniwami było, więcej padało niż słonecznych dni. No i ten wrzos niby jest ładny. Byłem z rana na grzybach, zaraz wam tu pokażę, co zebrałem albo czego nie zebrałem. I za chwilkę tutaj przynoszę korpusy, no bo tak, muszę zabrać po pierwsze paski, bo w gniazdach były paski już na warozę. Trzeba zabrać, bo w czasie zbierania miodu nie można mieć chemiwulu. No wiadomo, tutaj te gniazdowe ramki, no to jakaś część tego środka jeszcze działa, ale ono kilka dni jest karencji, powinno to później przejść. No a miodnia będzie czyściutka, bo tutaj jak widzicie nigdzie nie ma miodni, dołożę i tam mam nadzieję, że będą składać w miodni już tej, na którą nie działała amitraza, bo ona może się odkładać. Chociaż tak jak mówię, no niby producent tam nie wiem, kiedyś było tydzień karencji, teraz 3 dni jest, czy w ogóle już nie ma. Wiem, że jakoś to się zmieniało, coraz mniej niby tej karencji. Nie wiem, czy oni zmieniali skład, czy jakieś badania nowe robili. Tak czy siak, no niedobrze by było oczywiście te paski trzymać, dlatego je zabiorę. I dam miodnie, bo nie ma tutaj miodni, są same rodnie. Przejrzę silniejsze, wybiorę 9 silnych i 9 najsilniejszych z tych, co są w styropianach, bo nie chcę mi się dźwigać tych drewnianych. Mam 15 już uli styropianowych, więc teraz robię szybki przegląd, żeby sprawdzić, które są po prostu silne. No tutaj jest 9 tych, co były na gryce. No w pierwszej kolejności je sprawdzę, bo one mogły być w miarę właśnie silne, bo były fajnie się tam rozbujały, ale zobaczę też te pozostałe, bo może być tak, że te, co tu były podkarmione, też bardzo była fajna siła. Dobra. Pokażę wam, jak to było w lesie i zaraz tutaj też zaczynam działać. No, powiem wam, jest pierwszy prawdziwek w tym roku. No taki już stary. Wziąłem go, nie wiem, czy on się w ogóle nadaje, ale żeby w domu pokazać, że znalazłem, to wezmę tego. I tu mamy ceglastoporego. Więc zobaczymy, ten tak jakby troszkę zdrowszy. Ale najlepsze, co oczywiście nie wziąłem nożyka. Ale tutaj muszki atakują. Wezmę troszkę ten korzeń. Oberwę i żeby się tak mocno nie pobrudziły, no ale widzicie pierwsze, no drugie, bo byłem wtedy, a wtedy to w ogóle nawet wiaderka nie miałem, teraz wziąłem, o patrzcie, po inwercie 2 lata temu karmiłem inwertem i mam trochę tych wiaderek, także no mam pierwszego prawdziwka, pierwszego ceglastoporego, więc no mam nadzieję, że więcej nazbieram, ale kurczę, będą brudne, bo nie wziąłem tego nożyka, ale ze mnie gamoń. Ale cóż, fajnie, że coś jest, bo to jednak jak się na zero jedzie do lasu, to jest taki niesmak, a jak znajdzie się chociaż parę, to zawsze jest to coś. Także chodzę tutaj dookoła, bo z jednej strony był ten prawdziwy drogi, tam gdzie rower leży, a z drugiej był ten ceglastopory, więc można powiedzieć, że tu grzybnia jest raczej dobra, bo jakieś grzyby się pojawiły. No dobra, chyba tutaj jednak... O, coś jest. Musiałem mówić, że nic nie ma, a jest. Ale jakiś taki żółtawy. Co to jest? Zajączek, patrzcie. Zajączek też dobry grzyb jadalny. Mam już 3. No dobra, jednego jeszcze tylko zajączka znalazłem, podobnego jak tamten i starszy. Także no 4 grzybki, wszystkie takie nie nowiutkie, że wyszły malutkie z ziemi dopiero co, tylko bardziej po jakimś tam deszczu sprzed tygodnia albo i 2. Co to tam szeleści, jakieś sarny chyba usłyszałem, je uciekły, się spłoszyły. Więc no jeszcze nie czas. Dobra, jestem przy pierwszym, trochę podymiłem, bo one trochę się wkurzają. Troszkę tutaj wiszą, widzicie? Tutaj są na tych styropianowych, ale nie tylko, tu na drewnianych też. Nawet tu widzę, wiecie, tu są usiatkowane.
a i tak wiszą. No nie tak dużo jak przy tych, ale tu przy tych styropianowych więcej, ale tu też wiszą. Wszędzie praktycznie, bo tam ktoś kiedyś pisał, że bo to nie ma osiatkowanych i wcale nie są silne, tylko po prostu wiszą, bo są zamknięte. No większość tutaj to są wszystko osiatkowane dennice, choćby i tutaj. I tu widzicie, wszędzie wiszą. Jeżeli chodzi o styropiany, to tak, tutaj nie ma osiatkowanej. W jednym jest, w jednym. Ale patrzcie, to wszystko jest osiatkowane i wszędzie pszczółka jest, bo jest gorąco. A i tak teraz nie są takie duże te brody, jakie były ostatnio. Wszędzie to tutaj, to jest wszystko osiatkowane. Mogę pod to wejść i wam pokazać. Znaczy, że wezmę sam telefon, włożę. Widzicie, siateczka. Wszędzie jest siateczka. Ja tylko osiatkowane zamykam na czas, no tak luty, jak już pierwszy wychów jest młodej pszczoły noworocznej. No także nawet, no widzicie, wszystko tutaj się zbiera, ale mówię, ostatnio i tak było tego więcej. Dzisiaj nie ma takich dużych brud. Dobra, ja sobie sprawdzę, mam 15 uli styropianowych i będę właśnie sprawdzał, które są silne i gdzie dołożę miodnie i które zabiorę. Bo słabszych nie ma sensu oczywiście na wrzos brać. Także najpierw szybko przeglądam, tylko wiecie, otwieram, biorę jakąś tam ramkę, dwie, patrzę ile jest czerwiu. Tam gdzie jest więcej pszczoły, to dostanie zaraz miodnie i będzie spinanie pasami. I już te spięte rano, piąta czy tam czwarta, nie wiem jak tam wstanę, będę widział, które zabrać. Założę kratkę, żeby pszczoły oczywiście nie wyszły w samochodzie podczas transportu. No i wiozę do lasu. Wrzos nie jest ode mnie tak daleko, około godziny, może troszkę więcej, godzinę 15 minut. Więc nie jest to jakaś wielka odległość. Myślę, że można pojechać. Skoro zostaję w Polsce, bo myślałem, że we wrześniu mnie nie będzie, ale jeszcze do końca września przynajmniej będę. Także jak ktoś chciał mnie zobaczyć w Przemkowie, to myślę, że będzie miał okazję, że pojawię się i w tym roku. Byłem w tamtym roku, parę osób podeszło, porozmawialiśmy, także miało mnie nie być w tym roku, tam mówiłem już to, ale tak jak mówię, zmiana planów. Jednak zostaje ten miesiąc przynajmniej dłużej w Polsce i powinienem się pojawić w Przemkowie na święcie miodu i wina. To jest zazwyczaj, chyba zawsze, nie zazwyczaj, zawsze ostatni weekend września. Także nie wiem, którego dokładnie jest ostatni weekend września, ale wtedy powinno być to święto. Ono trwa 2 dni, sobota, niedziela. Więcej ludzi, takich klientów, rok temu było w niedzielę, sobotę bardziej chyba takie dla pszczelarzy, jakieś konkursy, miody. W tamtym roku miód akacjowy dawałem do konkursu. Zobaczę, może w tym roku jakiś tam dam. Myślę, że lipa jest bardzo, bardzo dobra w tym roku, więc możliwe, że lipę dam. Zobaczymy. Tak czy siak powinienem być. O ile się znowu coś nie zmieni, to myślę, że się pojawię. Dobra, ja tutaj muszę... No ja tu dymiłem dosyć, bo one dosyć agresywne są o tej porze roku. Zabrałem już paski. No i zaraz zobaczę, ile tutaj wszystkiego jest. Były pod... Nie, te nie były podkarmione. Raz chyba. O, jest czerwik na przedostatniej ramce. Patrzę, czy są larwy. Tak nie bardzo widać. No, możliwe, że to już jest jakieś tam końcówka. Matka coś tam czerwiła, ale wszystkiego nie zaczerwiła. Tak czy siak. Na przedostatniej ramce jest i sprawdzimy teraz drugą. Jak jest 8 ramek z czerwiem, to jest super. No teraz się wygryza, wiecie, pszczółka zimowa. Im więcej, tym lepiej. Nie, tutaj chyba jest pusta, ale jeszcze sprawdzę oczywiście, czy nie ma jajeczek. Nie, nie widać jajeczek. Dobra, w takim razie ja ją odłożę z boku. I sprawdzę kolejną, czy jest na kolejnej już czerw. No teraz tak ciężko, żeby było te 8, ale te 6 powinno... 6-7 być. Patrzę, czy są jajka, bo widzę, nie ma za bardzo czerwiu krytego, ale gdyby były larwy, jajka, to by było też dobrze.
Nie ma, czyli tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem ramek, chyba że na ostatniej też coś jest. Gdzie mogłem sprawdzić? No tu już jest czerw. Już jest czerw i jajeczka. Tutaj już matka ładnie czerwiła, czyli 6-7 ramek. No i tyle mniej więcej już pod koniec sierpnia. To jest normalne, ale niektóre mają więcej. Dobrze, że jest tyle, to nie jest mało. Jakby było, wiecie, 3-4 ramki, to było znak, że coś jest nie tak z rodziną, jest słaba. I no i może być różnie z tą zimowlą i z tą kondycją. Dobra, tak czy siak tą rodzinkę przyjrzałem i w ten sposób będę kolejne zaglądał. Tam, gdzie będzie najwięcej pszczoły, będę to tak widział. Będę widział, gdzie jest sporo czerwiu, no to po prostu będę takie ule od razu przynosił miodnie. Od razu spinał, żeby... Znaczy, w sumie spinać to na końcu, no bo jak dodam miodnie, to będzie się wyróżniać. Ul nie trzeba od razu tych pasów spinających. Ale no, te najsilniejsze trzeba po prostu wyszukać, żeby nie wywieźć tych słabszych. No nie wiem. Na razie pierwsza, więc ciężko ją porównać, czy ona pojedzie, czy nie. Muszę sprawdzę te cztery i Wam dam znać, jak to tu wyglądało, czy wybrałem tu jakieś, czy one wszystkie tak wyglądają, czy jedne są słabsze, czy są silniejsze. Powiem Wam, przyszedłem tutaj, do tego rzędu, gdzie te ule, no tutaj z gryki wcześniejszej wróciły. Patrzcie, ile one już tutaj mają, bardzo fajnie nazbierały pyłku z nawłoci. Także... No jest czerw, tutaj przedostatnia ramka. Wszędzie tutaj, wziąłem parę ramek, jest naprawdę sporo czerwiu. Wianki tego, co podkarmiałem syrop, patrzcie, one tutaj aż dzikie zabudowy zaczęły robić. Naprawdę fajnie matki się rozczerwiły, podkarmianie swoje zrobiło. Wszędzie widzę, jest zapas i pokarmu. Teraz sobie pewnie donoszą z nawłoci pożytku. Także bardzo fajnie to wygląda względem zimowli, że może coś z tego będzie. Patrzcie, ile czerwiu tutaj jeszcze jest na wygryzieniu. No i muszę tutaj pozrywać. Wychodzi na to dzikie zabudowy. Także no, kondycja mi się podoba. I myślałem, że te, co były na gryce, same się fajnie rozbujały. Miały więcej pyłku. Ale te na razie jestem zadowolony. No tu sporo pokarmu, tutaj pyłku, a tu jest trochę mniej czerwiu, bo zalały tutaj, wręcz zalały mi trochę gniazdo. No, ale wiecie, no trzy dawki po dwa, czasem na 2,5 litra lałem, czyli tak około 6-7 litrów syropu dostały na rozczerwienie. Spore ramki są, tu widać dużo się wygryzło, jest dużo jeszcze czerwiu krytego, pokarmu nie brakuje, pyłek noszą. Więc jakoś to wygląda, nie najgorzej. Dobra, tak o, tam dołożyłem korpus, jak widać, tam gdzie ostatnio pokazywałem. Tutaj te dwa pójdą korpusy, bo są silne. Te są słabsze troszkę. Aha, i tu też jest silny, biorę ten. I tamten, niebieski, też sprawdziłem. I powiem Wam, jest pszczoły, jest siła, ale matka zaczerwiła tylko 6 ramek. I 4 ramki prawie całe były zalane. Więc stwierdziłem, że jednak za dużo jest tego pokarmu, nie chcę, żeby to się wymieszało. Później na tym brzosie po prostu, nie, może starsza matka i zamiast przejeść ten pokarm, który dawałem na rozczerwienie, jeszcze coś doniosły i no jednak za dużo. Tam praktycznie po dwie ramki te skrajne były pełne pokarmu. Tam tylko środek, te 6 ramek właśnie było z czerwiem. No i tak stwierdziłem, no pszczoły jest dużo, więcej niż właśnie w tych, co tutaj zostawiam. Ale jednak tego pokarmu jest za dużo. No tutaj kolejną otwieram. Widzę, że pszczoły, jak tak patrzę pod tą przezroczystą, to nie jest powałka, to jest po prostu taka folia ochronna, żeby podkarmiaczka się nie przyklejała do ramek. Bo później jak się podnosiło tą podkarmiaczkę, to wszystkie te ramki wychodziły, aż się przyklejały, a tak jest ta folia ochronna i... O, ja ją stosowałem trochę jako folię taką powałkową, bo też przecież można w czasie sezonu, jak nie dawałem nic innego, bo powałek nie kupiłem, ale kupię.
Wiecie dlaczego? Bo rozmawiałem z jednym z pszczelarzy i wywoził 5 czy 6 godzin gdzieś daleko na pożytek i mu 2 czy 3 rodziny się zaparzyły, bo po prostu na większe odległości taka folia czy coś to jednak za bardzo się później gromadzi te ciepłe powietrze tutaj i nie mogą tyle godzin być w zamknięciu w samochodzie, a gdyby były powałki, otworzyć pajączki z 5 pajączków, to można by było no na pewno dłużej i dalej zawozić. Dlatego ja będę zamawiał w tym roku jakiś tam sprzęt na refundację, to prawdopodobnie dokupię 15 powałek do tych uli, żeby nie było później takiego ryzyka, żeby gdzieś upał, gdzie będę gdzieś wiózł i się coś stanie. Już miałem stracha w tym roku, jak wywoziłem na Grykę i się zepsuł samochód i też były chociaż no też były parę godzin w tym samochodzie i one już zaczęły mocno brzyczyć i aż wychodzić z jakichś tam szczelin. To były akurat drewniane ule, one w ogóle zaczęły wychodzić, obchodzić ten ul, no bo po prostu było im gorąco. No, jeszcze dobrze, że były te szczeliny, to się nic tam nie stało złego. Ale już no, to była taka nauczka, taka wiecie, żółta kartka, że nie. W następnym roku, przynajmniej w tych steropianowych, daję powałki i gdy będę je woził, to bez daszka, tylko będzie tutaj właśnie powałka, pajączki, żeby pszczoły nie wyszły, ale że te powietrze lepiej tutaj działało, lepsza była cyrkulacja i nie było później problemu, że pszczoły się osypią, bo się zagotują. No jednemu z kolegów jedna rodzina w tym roku też tak padła właśnie, ale dziwne, bo wywoził, wiecie, tam 10, tam ileś, 15, 10, 15 w busie i tylko jedna, inne przeżyły, ale ponoć była bardzo właśnie silna, było dużo pszczoły i one, no było za gorąco im i się zagotowały, no niestety, nie jest to łatwe te pszczelarstwo nasze, trzeba się uczyć, no ale wiadomo, żeby było, nie było tych strat, jak najmniej. Musimy myśleć, co robimy i starać się, żeby nie zaszkodzić pszczołom. Dobra, ja tutaj zaglądam i lecę dalej. Dobra, tutaj wziąłem drugą od końca, przesunąłem już tu troszkę. I widzicie, tu jest troszeczkę czerwiu, ale patrzcie znowu, ile fajnie nazbierały tego pyłku, tej pierzgi z nawłoci. To mi się podoba. Bez tego nie ma życia w ulu. Musi być pierzga. No i tak wam pokażę, bo pokazuję wam te skrajne, gdzie jest mało czerwiu. Powiecie, a ty tam w ogóle czerwiu nie masz. Patrzcie, tutaj są larwy. Tutaj jest czerw kryty. Te środkowe, po prostu ich nie wyciągałem. To tak nie pokazywałem, no ale pokażę, bo zaraz będą głupie komentarze. Widzicie, tu są całe ramki czerwiu jeszcze krytego. Gdzie niegdzie się już wygryzł. Ale tak wygląda środek, a te skrajne tylko tak wyglądają, że tutaj jest mała elipsa czerwiu. No i tak ma być. No teraz, jeżeli macie tyle tego czerwiu krytego, jeszcze nie macie zawirusowanej rodzinki, no ja tutaj już jakiś czas te paski temu dałem, więc coś tam je przeleczyło. No będę musiał po wrzosie jeszcze dołożyć te paski, bo nie jest cała kuracja tak jakby zrobiona. No ale dobrze, że chociaż już coś tam na pewno spadło tej warozy, więc nie będzie tak pogryziona ta młoda pszczoła szła na zimę. Także tam rodzinkę biorę, bo ja już widzę, że tu jest sporo i pszczółki siedzi i jest sporo czerwiu krytego. No, tu widać gdzieniegdzie, gdzie są te, więc te powinny być chyba silniejsze. Widzicie, tam troszkę mniej jest, ale też nie ma co na to patrzeć, bo te są tak jakby bardziej tu odsłonięte od drzewa, więc możliwe, że tu mniej wyszło, bo po prostu są w cieniu. Ale te trzy widzicie, te trzy się tutaj odróżniają, a te cztery, no trzy, te trzy bardziej, ten co tam zaglądałem, czwarty też, ale widać, że jest więcej tej brody, tych pszczółek. Także tam mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czekajcie, tam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, któryś z tych trzech może też, jeżeli bym wziął, to 9 muszę przygotować, ale zobaczymy, bo to, że one wyszły, to zobaczymy, co tam w gnieździe jest, w ulu, to jest najważniejsze. Dobra, ja tutaj dalej działam i kolejne przeglądam. Dobra, jeszcze tylko zobaczymy, jak ta druga. Podważyłem już dłutkiem i teraz jedną ręką dam radę. Dam radę, wyszła. No tu też jest czerw kryty. No, widzicie, pszczoły aż wiszą. No, tu się sporo wygryzło. O, z tej strony jest więcej krytego. No to widzicie, jest 8 na 8 ramkach czerw. Nie powiem, że 8, bo zaraz ktoś powie, ale pełne nie są. No nie są, ale na 8 ramkach jest czerw kryty.
Ciekawe jak na pierwsze i ostatnie. Może być, że na większe ilości, ale raczej te pierwsze to są takie skrajne. Dobra, bo one się wkurzyły. Pewnie jakąś się przygniotło, bo pszczoły czują, jak jakoś się zgniecie, więc często atakują nas przez nasze tutaj niedbalstwo. No ale no ciężko, żeby tak w 100%. No, tutaj nie mają dużo pokarmu, bo przejadły na czerw. Ta pierwsza jest w miarę lekka. No z tej strony nic nie widać, tutaj raczej też nie. Także nie. 8, chyba że jeszcze ostatnią sprawdzimy. Już tak z ciekawości sam chcę zobaczyć, czy jest możliwe, że pszczoły na więcej niż 8 ramkach teraz czerwiły. No a to jest rodzinka, która z Gryki wróciła, więc wiecie. One się pięknie tam rozwinęły, tak jak wspominałem. Jak ktoś nie wierzył, to ma teraz okazję zobaczyć. Tu jest, widzę, pierzga i chyba nie ma. No, tak czy siak. Nie będę już tam zaglądał, czy są jakieś jajeczka, nie? Czerw ukrytego nie widać. I było na 8 ramkach. Spore ilości jeszcze są czerwi ukrytego. Mnie to całkowicie zadowala. Jeżeli jest teraz w sierpniu 8 ramek, na 8 ramkach czerw, to jest naprawdę, nie można narzekać, bo niektóre mają mniej, 5, 6, no i w takiej sile powinny iść do zimowli. Powinno się teraz robić gniazdo. No jeżeli by było 8 ramek czerwiu, to ja zostawiam 10 prawdopodobnie na zimę. Jak jest 7, 6 ramek czerwiu, no to już trzeba by było z 2 ramki zabrać i zostawić na 8. No najsłabsze rodziny produkcyjne na mniej więcej 7 ramkach wielkopolskich zostawiam. Takie, które są, uważam, że dobre. Zdarzało się, że były i na 6, ale tu już 6-5 ramkach, które idą do zimowli, no to jest siła odkładu. Ja odkłady w odkładówkach, co tu mam, zostawiam na 6 ramkach, bo to są wszystko 6-ramkowe. Także jeżeli rodzina produkcyjna jest w sile takiego odkładu tegorocznego, no to wiadomo, no to nie świadczy o niej za dobrze, nie? Na szczęście w tym roku wygląda to dosyć fajnie. No, a tu jak wygląda miodnia? Miodnie będę próbował robić tak, że będę odsuwał 7 ramek. Na wrzos nie jest potrzebne aż 10 ramek w gnieździe wielkopolskich. Tak naprawdę, gdybym miał połóweczki, te ramki nadstawkowe, to zawiózłbym tylko na nadstawce, no bo tego wrzosu tak dużo nie ma. To nie jest, wiecie, rzepak. Jak się 5 kg pozyska wrzosu, to jest ok, dobry zbiór. Więc to są ramki przeczerwione. Specjalnie wybierałem, żeby były takie, ponieważ one podczas pozyskiwania miodu wrzosowego się nakłuwa takim przyrządem, żeby to ten miód dał się wywirować, bo on jest bardzo gęsty, on ma konsystencję galarety i te ramki pójdą na wytopienie. Dlatego daje się stare, żeby po pierwsze lepiej je tutaj nakłuwać, po drugie nie wyłamały się w miodarce. Także tu specjalnie były wycofane ramki, które by szły do przetopienia, a tak idą najpierw do wrzosu i dopiero po wrzosie, po wybraniu lub nie, jeżeli nie będzie miodu, pójdą do przetopienia na wosk. Także no, nie daję tu 10 ramek, nie daję 8, daję 7, będę je odsuwał. One i tak podczas jazdy jeszcze się pewnie przesuną. Tak czy siak będę musiał je jutro na szybko poprzesuwać, bo myślę, że się właśnie podczas jazdy przesuną w jedną stronę. Chodzi o to, żeby były koło siebie jak najdalej, żeby matka nie zaczerwiła. Jeżeli je damy ściśnięte, matka może wejść do góry i zacznie tu czerwić. Jeżeli one są porozchylane od siebie, matka nie wejdzie. Matka nie wejdzie w takie, jak jest duży prześwit. Także no to jest właśnie tak już przygotowany ul. Oczywiście ja tutaj jeszcze będę spinał pasami. Ale dobra, zostało mi jeszcze kilka uli do przejrzenia. Dam wam znać. Już widzieliście chyba wszystko, jak to wygląda, jak miodnia wygląda, jak gniazda. Więc teraz po prostu przejrzę i powiem wam, które wybrałem rodzinki, które były po prostu tu silniejsze. No i dobra, jest tutaj 5, tam jest 6, 7, 8 i 9. Także 9 jest przygotowanych, idę zaraz po pasy i wykoszę sobie tu trawę. Najpierw muszę pozbierać te jabłka, bo mi kosiarka będzie je memłać. Także no myślę, że z tych 15 styropianowych najsilniejsze. Brałem, patrzcie jakie brody, coraz większe wychodzą, właśnie na wieczór jest najbardziej duszno. Tak czy siak nad ranem wywozimy, może coś tam nagram, ale nie obiecuję, bo będę zaspany, bynajmniej teraz. Tak jak mówię, spinam klamrami za chwilkę,
żeby rano nie tracić na to czas, zbieram jabłka, koszę tu sobie trawę i to jest plan na dziś, a na jutro plan jest wstać wcześniej, jak najwcześniej i je zawieźć, spakować i zawieźć. Dobra, także ja z Wami się żegnam. Mogliście mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda, jakie są, w jakiej sile są te pszczółki pod koniec sierpnia u mnie, ile jest tego czerwiu, mniej więcej średnio w rodzinach, ile może być tej pszczoły zimowej, patrząc na to. Dobra, cześć, trzymajcie się.